Myślę, że możemy powstawić też tezę tu w kontekście tego, jak rynek się zmienia, że konsument polski coraz bardziej świadomie podejmuje decyzje zakupowe i tutaj myślę, że dwa, dwie cyfry. Jedna to, że 40% Polaków zaznajema się z etykietą przed dokonaniem zakupu, a 60% oczekuje dużego wyboru, tak aby znaleźć produkt dopasowany do swojego profilu. To oczywiście nie ułatwia Państwu pracy, tak jakby każdy miał pod, pod siebie produkt, tak? Natomiast Pytanie, jak Państwo reagujecie na te, na te takie trochę sprzeczne sygnały z, badań, z wyników badań konsumenckich i czy z perspektywy Państwa portfolio, portfolio produktowego jesteście w stanie zaadresować tego typu zapotrzebowanie, czy wymaga to pewnego rodzaju diametralnej zmiany tutaj technologii i produkcji? Zmiany produkcji na pewno nie. Bo to jesteśmy na tyle elastyczni, że e, to jest kwestia receptury. To, to nie jest kwestia dodatkowych e, e, urządzeń. To jest tylko kwestia e, e, zmiany receptury i dopasowania do e, powiedzmy wymagań czy e, klientów. Tak jak mówię, to, co myśmy wykonali w naszych produktach, czyli usunęliśmy to E476, e, E, wanilie, e, wanilinę zastąpiliśmy wanilią. To, że jesteśmy jedną, jednym z niewielu producentów kraju, w którym e, ograniczyliśmy cukier w naszej czekoladzie mlecznej e, i zwiększyliśmy części kakaowe i mleczne, to jest również ta praca nad, ty, nad tymi e, wymaganiami czy obserwacją, co klient oczekiwałby, jeszcze w dobrej cenie. No to właśnie, ja chciałem o kosztach teraz. A surowce drożeją i one zawsze drożały, ale teraz to mamy skoki po 50-60%, z niektóre 80%. Kakao, cukier, tłuszcz, mleko w proszku, do tego oczywiście energia, do tego oczywiście opakowania, no po prostu klęska. I teraz e, E, jest taka opinia ekspertów na rynku, że państwo powinni podnosić ceny, że w ogóle firmy tej branży powinny podnosić ceny nie o 20, ale na przykład o 40-50%. Z drugiej strony rozumiemy, że e, e, portfele ludzi mają swoją wyporność, prawda? Widać dno w pewnym momencie. No więc jak, jak, jak tutaj to, to wyważyć? E, państwo no, mają tą presję kosztów, jak wszyscy. Z drugiej strony mają też konsumentów, którzy. Którzy, no, nie kupią za, za każdą cenę, prawda? E, zgadza się. E, staramy się, to znaczy, negocjujemy ceny, podwyższamy ceny, ale e, to, co pan powiedział, e, koszty, nie, nad, e, znaczy cena e, tabliczki czekolady, czy cena produktu nie nadąża za wzrostem. E, e, kosztów, które obecnie się e, odbywają. To, co Pan mówi e, odnośnie 60%, 50% wzrostu ceny surowców, są surowce, które poszły 100% do góry. Tak? E, koszty energii i gazu. Naprawdę jest e, ciężko przełożyć w krótkim okresie czasu. Tą cenę na e, konsumenta, również e, nasi kontrahenci, to są długie negocjacje również e, o podwyżce ceny. Tak? E, są kanały sprzedaży, które mamy, gdzie nam się te podwyżki udały. Po prostu, gdybyśmy tego nie zrobili, nie bylibyśmy w stanie po prostu dostarczyć produktu. Tak? No po prostu na półce nie byłoby czekolady. No, nie, nie jest, my nie jesteśmy w stanie w pewnym momencie e, e, po prostu dostarczyć te, tego produktu. Te ceny są e, koszty, e, które w krótkim okresie czasu poszły e, tak drastycznie do góry i to nie jeden surowiec, no nie właśnie. jedno opakowanie, tylko dzisiaj mamy wszystko to góry, tak? Także to jest wyzwanie dla producenta i znalezienie tego złotego środka. Tak? A jak wygląda Państwa elastyczność cenowa? Znaczy, czy jest takie przekonanie, że no przez jakiś czas sukcesem będzie już nie zarabianie, tylko niedokładanie do tego biznesu? Próbujemy wejść na zero. To jest. Wszyscy to wiemy. Tak? Próbujemy spróbować, żebyśmy e, mogli spółkę spokojnie poprowadzić, ten okres przejść tak? e, ustabilizować ceny naszych produktów sprzedaży e, i, e, i koszty. Tak? Musimy te parę miesięcy po prostu to wszystko ustabilizować i przetrwać. To się nie dzieje teraz. Myśmy ten proces zaczęli już parę, miesiący, parę miesięcy wcześniej, tak? Ale dzisiaj koszty energii i gazu, które nas najbardziej wpływają dzisiaj nam na płynność, bo one poszły w stosunku do tamtego roku o 400%, 500%, to po prostu nie da się tego wszystkiego w tak krótkim czasie przełożyć na klienta. Chciałbym, Panią Prezes, namówić na taką szerszą refleksję dotyczącą otoczenia biznesu, bo, bo ceny energii, zwłaszcza to nie jest tylko kwestia jednej firmy, całej branży, ale całej gospodarki. E, czy y, ludzie zajmujący się biznesem w Polsce mają jakieś, jakieś oczekiwania, co należałoby z tym zrobić, żeby, żeby y, te kilka miesięcy, o których mówimy, daj Boże, żeby to było kilka miesięcy, cały biznes lepiej przetrwał? Myślę, że potrzebne są rozwiązania, które powinien zaproponować rząd odnośnie cen, zarówno energii, jak i gazu czyli usztywnienia tych cen, żeby było możliwe przetrwanie tym firmom przez najbliższe miesiące. Myślę, że to jest brak trochę odpowiedzialności rządu który e, według mnie nie pracuje nad tym, bo gdyby pracował, to my jako przedsiębiorcy, czy jako Polacy dostalibyśmy tą informację. Ale przede wszystkim e, uważam, że powinno się spojrzeć, jaki jest tak naprawdę koszt wytworzenia nośników energii i gazu i spróbować te ceny przez jakiś okres usztywnić do momentu, kiedy rząd nie wypracuje z dostawcami e, tych nośników, surowców, jakiegoś porozumienia czy nie zabezpieczy kontraktami najbliższych lat, tak? Bo dzisiaj musimy sobie zdać sprawę z tego, że może się okazać, że z Rosji nie będzie tego gazu przez najbliższe lata, tak? Bo sami widzimy, wojna trwa i ona widać, że się nie kończy. Więc ten konflikt dalej nie jest rozwiązany. Myślę, że tutaj e, Praca, czy wsparcie dla przedsiębiorstw byłoby olbrzymie, gdyby rząd próbował cokolwiek wypracować, tak? Dzisiaj ja to jest praktyczna sytuacja. Ja mam 20 zbiorników pełnych surowca i masy czekoladowej, które muszę podgrzewać. Mam pisma od operatorów, że może dojść do przerwy w dostawie prądu i gazu. Oczywiście my odpisujemy, że my mamy proces technologiczny. Ja nie mogę tego tak wyłączyć, tak? Ja muszę mieć czas chociażby na to, żeby spróbować te surowce zagospodarować, zrobić formowanie czekolady, żeby tego nie mieć straty czy ewentualnie e, produktu, który y, będę musiała wyrzucić. Pani Prezes, ja chciałem kontynuować tę kwestię tych galopujących cen y, pa, 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 po stronie kosztowej u, u producenta, tylko trochę z perspektywy struktury Państwa sprzedaży, bo oprócz, te, tak jak Pani już na początku wspominała, też macie bardzo silną nogę, czyli oprócz tych y, private label, oprócz y, brandowych produktów, macie również tą nogę, która sprzedaje do choreki i widzimy, że przy, znowu, mimo wszystko bazując na deklaracjach konsumentów, będziemy zmniejszać wydatki swoje na, ograniczać, zmniejszać na, na słodycze w tym detalu. Również oczywiście w Polsce bardzo mocno ucierpi horeca w momencie kiedy Konsumenci będą szukali oszczędności. I tak pytanie: jak strukturalnie możecie się przed taką sytuacją bronić? Czy jakiś taki plan, nazwijmy to, kryzysowy, jak, do, jak strukturalnie Państwa sprzedaż próbować organizować, aby antycypować potencjalne ryzyko związane z załamaniem w tych dwóch kanałach, które są dla Państwa kluczowe? Nie widzimy, znaczy dzisiaj nie widzimy tego załamania, wręcz sprzedaż półproduktów nam rośnie. Więc e, oczywiście zakładamy, że e, to jest to, jak rozmawiamy z, e, z piekarzami czy cukierniami, e, płacili 3000 tysiące za prąd, teraz płacą 12 tysięcy. Wiemy, że będą w pewnym. Pączek nie może kosztować 8 zł, znaczy przynajmniej w Wielkopolsce nie może kosztować. Ale e, e, inaczej w pewnym momencie konsument po prostu nie kupi za, za e, tego produktu, tej drożdżówki e, trzy razy droższej czy dwa razy droższej. Po prostu tego nie zrobi. Tak? Więc e, my na razie e, staramy się przede wszystkim obserwować tą sytuację. Rozmawiamy e, z dystrybutorami, nie budujemy stoków, co jest bardzo ważne i tak? e, e, staramy się. Wyczuć tą sytuację, w którym momencie może dojść do załamania, bo na pewno w branży chorece doszło do załamania w pandemii. Tak? To, to, A to było bezprecedensowe, To, to, bo zamknięcie... to, 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 to tak. widzieliśmy natychmiast, tak? Ale wtedy nam B2B, czyli tam, gdzie bezpośrednio dostarczaliśmy do e, naszych e, producentów, szczególnie jesteśmy głównym producentem, jeżeli chodzi o polewy lodowe w kraju, e, i którzy mieli eksport, to ten rynek się nie załamał, bo również w pandemii myśmy obserwowali, w którym rynek w kraju się lekko sprzedaż spadła, ale eksport u nas bardzo dobrze funkcjonował. A, a tu pani trochę odpowiada, bo to różne i tak. kanały, i produkty, i, 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 i geograficznie, więc to tak jakby. Warto mieć tych parę nóg, jakkolwiek by nie było Ale dzisiaj to, że to... Y, przede wszystkim każde sygnały, które y, y, są niekorzystne z rynku, my to po prostu analizujemy, tak? bo, bo każdy jakiś drobny element dzisiaj może naprawdę zaważyć, szczególnie na takich firmach, jak, którą prowadzę, y, może być niebezpieczny. Sytuacja jest po prostu bardzo niestabilna.